Witam Was, docent polskie miniprowary.pl. Dutowskie degustacje sezon wiosna 2017 w końcu z Witkiem. Tyle czekaliście na jego uczestnictwo w materiale. No teraz Witek rzadko w Dutowie bywasz, więc nie tak łatwo Cię namówić. Dlatego rzadko, też... rzadko, tak, raz na tydzień, częściej nie. Nie, to chyba ja w takim razie i Marlena jest. Możliwe, no właśnie. No, znowu zburzył narrację. Ale narracja jest taka, że w Lidlu zakupiony sześciopak piw belgijskich za 24,99 zł, a tak sobie pomyślałem, że Witek będzie dobrą osobą, żeby brać udział w tej degustacji, ponieważ no troszkę czasu tam spędziłeś w tej Belgii. Bałem się, że powiesz, że w Lidlu. Tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Studiowałeś? Nie. Tak. No dobra, otwieramy. Czyli nie chcesz wracać do tego przykrego fragmentu swojego życiorysu. Tak, trudne lata rzeczywiście. No, ale na których się skupiamy? Na tych. O, bardzo, bardzo słuszne. To tylko pokazujemy, że ten sześciopak się składa właśnie z trzech tradycyjnych piw, czyli blond, double, triple. No, chyba ekscytacji tutaj żadnej nie będzie. Natomiast chcemy sprawdzić właśnie, jak smakują te eksperymenty. Tutaj są jakieś miksy, jakieś piwa mieszane i zaczniemy od piwa Aged Pale, czyli piwo 2 lata starzone, to się mówi, starzone w... Jak to powiedziałeś? Fürden? Fuder. Fuder. Czyli co? Fuder to jest... Nie wiem, ja tylko przeczytałem wyraz, ale nie wiem, co on... Ale przynajmniej wiedziałeś, jak to powiedzieć. No tak, tak. Okej, tutaj mamy trochę wody, ale już nie ma. Klarowne złoto. Tak, bo już kobiety przodem zawsze. Chciałem zobaczyć, jaki to jest woltaż w ogóle tego piwa, bo Witek powiedział, że on piw belgijski to się boi, bo... Jednak to są wysokowoltażowe piwa. 7,3. Co ty na to? No, liczba mówi sama za siebie. No. Proszę bardzo. No 7,3 jak na piwo jasny ale, no budzi szacunek jednak ten wysoki woltaż. Czujecie już, co się tutaj się unosi? Jako specjalista od wysokowoltażowych alkoholi mógłbyś coś powiedzieć. Nie. Witek lubi wino, więc to nie jest absolutnie wysokowoltażowy. Mi tu jednoznacznie to kojarzy się z dzikusami. Ciekawa jestem, co będzie w smaku. Znaczy, naprawdę jestem zaskoczony aromatem, ale jeszcze no, ja nie chcę tutaj Witka nakierowywać na nic, tylko niech powie, co czuję. Jakiś taki kwaskowy aromat. Tak? No, to nie jest taki cytrus, ale coś takiego kwaskowego właśnie. Nie wiem, co to jest. No to są właśnie... Ale przyjemnie, orzeźwiający. Ja jestem bardzo zaskoczony. Niesamowite. Aromatem. Nie spodziewałam się zupełnie. No ale to spróbujmy. No to są dzikie drożdże rodziny Brettanomyces. Ale o tyle właśnie ciekawe, że ten klasyczny Brettanomyces, no to jest stajnia, zagroda, takie skórzane aromaty. Natomiast tutaj jest owoce. Tak. Tutaj są owoce i to jest naprawdę rześki, taki kwaskowo rześki aromat. Świetnie. Wygląda to dobrze na początek. Rzeczywiście ciekawy, kwaskowy, niewątpliwie smak. Ale jednocześnie jest wytrawny, moim zdaniem. To jest właśnie takie coś pomiędzy trochę piwem, a już właściwie jakimś niemal innym alkoholem praktycznie, nie? Ale jest to robione, jest to piwo po prostu postarzone w beczkach. Dla mnie to już prawie w taki cydr wytrawny wpada. No tak, tylko że cydr jest... kwaśność. Tylko cydr jest robiony z jabłek, a to jest cały czas piwo. No tak, tak, to jest piwo. Ale to jest rzeczywiście wynalazek już w tym momencie. No. Nie wiem, czy czujecie, jak się bierze łyka, to taka szczepie w usta. Tak, jest bardzo fajnie nasycone. Język chyba skaleczony może.
No, Brety zrobiły tutaj piękną robotę, właśnie duże odfermentowanie, w sensie, że tutaj nie ma żadnej słodyczy. Piwo jest owocowe, nie ma słodyczy. Po prostu przez te dwa dni się słodziliśmy tymi cholernymi lagerami z dyskontów. To jest miła odmiana, generalnie. Wspaniała odmiana, piwo szlachetne. Ja się zastanawiam, jak w ogóle tak stare piwo, dwuletnie, ląduje w dyskoncie za 25 zł w zestawie. U nas to by było sztos za 25 zł za tą butelkę pewnie. Kurczę, naprawdę fajna rzecz. No to idąc za ciosem, zobaczymy, czy kolejne piwo będzie trzymać dosyć wysoki poziom. Czyli, Witku? No, Rotbrunn, nie? O, Rotbrunn. No, ja bym zupełnie inaczej przeczytał, ale ja nie pracowałem w Belgii, absolutnie. 33% piwa starzonego właśnie w beczkach plus 67% Brun Bira, czyli piwa Brun, brązowe? Tak jest. Brawo, zgadłem. Ciekawe, jaki będzie kolor. No. Zaraz się okaże. Ha! No, to nie jest brązowy. Taki rubinowy. Proszę bardzo. Troszkę, nie? Taki czerwień troszkę wpadający. Proszę bardzo. Znaczy, no brunatne nie jest, tak? Nie zniechęca wyglądu. Spójrzcie, o ile na tym jasnym pejlu, jasny pejl, masło maślane, nie było żadnej piany, to tutaj ta piana jest obecna. Ale tutaj ten aromat... Czyli jest nieistniejący praktycznie. Na nieistniejący. Razie. Dokładnie tak. Marlena, co ty się czujesz? Tak, delikatnie mi się z masłem kojarzy, ale nie chcę tutaj zniechęcać nikogo. No i zdziwienie. Zdziwienie, bo to piwo było tak aromatyczne, tak fantastyczne, a tutaj nic. Może smak to wynagrodzi. Ale naprawdę, Marlena, takie delikatne masło, takie maślane. No, takie ciekawe jest na smaku. Może na półce stało obok masło. Słuchajcie, a nie, to Andrzej chyba już zabrał to masło. Tam leży. A nie, jest. Ale co? Bo chciałem zareklamować. Wieluń. Wiecie, z czym to się kojarzy. No, to wystarczy. Jak smak? No, spróbujmy. Dla mnie to taki płaski. Jest to jakieś nuty owocowe, ale to ten smak jest właśnie taki, nie wiem, jest taki wodniste troszkę, nie? Wodniste. Taki jest ten zapach, no. I ten karmelek taki. Znowu ten taki tania karmelkowość. Nie. Jest wodniste przede wszystkim. To piwo mi nie podchodzi. Dużo smaku w sumie nie można powiedzieć. Więc no. Dlatego to ukryli w sześciopaku. Jedno dobre i pewnie reszta właśnie taka... Raczej nie ciekawe. To nie było ciekawe. Szybko przechodzimy do kolejnego, ale nie, musimy wypukać szkło. Także na razie. Witek zwraca uwagę, że była zła kolejność degustacji, że nie powinniśmy zaczynać od 100% tego sour, tylko właśnie od piw, które miały jego najmniejszą zawartość. Najpierw tak. Znaczy, nic straconego, bo przecież jeszcze trochę tego piwa zostało. Nie zostało. Jeszcze. Nie zostało, sorry. No, trudno. Tym razem już na koniec Aged Red, czyli 85% Double Brun Beer, czyli ale z Creek, czyli z wiśniami i 15% tego pierwszego, czyli tutaj najmniej jest tego sourera. Ciekawe, co, bo same wiśnie oczywiście, jeżeli nie są posłodzone, to wiśnie dają kwas i cierpkość. Jeżeli to zostało, to piwo wiśniowe, jakoś tam w sposób sztuczny posłodzone, no to piwo będzie słodkie. Dobrze, to najpierw nalejemy Marlenie. No, kolor jest, widać już. Wiśniowy.
Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tego pierwszego piwa, czyli 100% kwasu, który, jak piszą na tej całej tekturze, jest używany generalnie do blendowania, do właśnie rozcieńczania tych piw innych styli. Natomiast nam naprawdę smakowało to w oryginale w 100%. Teraz mamy właśnie królika wiśniowego. No, ciekawe, refleksy czerwone. Bardzo wyraźny aromat pestek wiśniowych. O, ale... Takiego, wiecie co, takiego aż... Gorzkie migdały, nie? Takiego czystego soku z wiśni. Ale czy czujecie słodycz również w aromacie? Nie, w aromacie według mnie nie ma słodyczy. Właśnie jest taki migdałowo-pestkowy zapach. Czyli kwas pruski, cjanowodór. Ale bym powiedział, że już w aromacie jednak jest ta słodka nuta i niestety już podejrzewam po aromacie, że to piwo będzie miało słodki charakter. Bo jest zgadzam się, tak? Owoce, w sensie wiśnia, pestka, ale... Taka ale... bardzo, bardzo intensywna ta wiśnia z tym zdaniem. O Jezu! No, przepraszam, ale ten... To piwo jest słodka. Jest słodkie dla Ciebie, tak? Znaczy dla mnie to... No, ale już, sorry, no, nie pohamowałem się. Tam było napisane, że to jest dla miłośników win piw owocowych, tak? Nie, nie. Tu było napisane... piwo. Tu było napisane... Full-bodied, fruity and refreshingly sour at the same time. Lekko kwaskowy jest taki refleks. Ideal sweet sour balance. To będzie taki ulepek. For the fruit beer lover, czyli dla miłośników piw owocowych z balansem. To nie jest jakiś ulepek, on nie jest tak do przesady słodki. My jesteśmy ciągle pod wpływem tego pierwszego kwaśnego piwa. Gdybyśmy zaczynali w tej kolejności, to była zła kolejność. Trzeba było najpierw zacząć od tego, potem przejść do tego drugiego i na końcu sam, tak? Nie, nie, nie. Znaczy, Marlena, ciebie to w ogóle to piwo nie poraża swoją słodyczą? Ona jest fruit beer lover. Okazało się. Tak. Nie, nie, no nie. Nie, znaczy oczywiście jest słodki, ale jest bardzo owocowe. Nie jest tak, mówię, no nie jest ulepek, którego nie da się wypić. No to, nie no, jak szanujemy jest różne orientacje. Ale tylko szanujemy. Tolerujemy. Absolutnie się z nim nie zgadzamy. Rozumiem, że tobie też podchodzi. Jest trochę za słodkie, to trzeba rzeczywiście przyznać, bo jest takie wino Creek, które znamy, prawda? Piwo. Piwo, przepraszam. I ono nie jest tak słodkie. No, jednak ma ten aromat wiśniowy, ale tak słodkie nie jest. To jest, nie no, dla mnie to jest zupełnie niewypijalne. Więc troszkę ta nasza teza, że sześciopak, gdzie jest jedno naprawdę fajne piwo ukryte, ale musisz sprzedać je z pięcioma innymi, aczkolwiek nie przekreślamy jeszcze tych trzech klasyków. Tak jak na płycie, wiesz, jest jedna dobra piosenka, która jest, wiesz, liderem tego. I dlatego przemysł muzyczny upadł. Tak. Konkluzja jest taka, no, że... Ale Michał, jestem ciekawa jeszcze tego drugiego piwa, bo to co Witek mówił, że ono jest jednak troszeczkę słodkie, kwaśne. Tak. Kwaśne. Tutaj mam nalane, zobacz. O! Czyli rozumiem, że my możemy powrócić. No tak, no to spróbujmy. No teraz po tym słodkim powiemy, zajebiście kwaśne. Ta kolejność była zła. To tak jakby zaczynać od czystego spirytusu, a potem pić wódkę. No tak? A potem pić ta wódka jest słaba, no. Ja myślę, że teraz będzie słodkie. No, spróbuj. No, będzie kwaśne właśnie. Zobacz. Może Witek się skusi. Jak już wszyscy z jednego... Powiedziała zobacz. Nie powiedziała spróbuj. Tak zwany puchar pokoju. Fajka, no dobrze. No skuszę się oczywiście. No, więcej już nie ma. A nie, trochę jest, ale dobrze. No w porównaniu z tym to jest rzeczywiście lekko wytrawno kwaśne. W porównaniu. Ale rzeczywiście zjechaliśmy niepotrzebnie to piwo według bo mnie. Bo mamy tak drastycznie różniące się od siebie piwa jednak, że...
Nie, ja podtrzymuję swoją wersję, że tutaj w ogóle nie ma treści, nie ma ciała do piwa. To raz, ale tak, posmaku jest. Jest kwaskowy posmak, mimo wszystko wyczuwalny. Delikatnie. Ale co? Generalnie chyba to jest zdecydowanym zwycięzcą i. Bezapelacyjnie. Wymieniajcie się, kupujcie sześciopak i wymieniajcie się ze znajomymi, tak, tak żeby zebrać tylko ten właśnie 100% aged pale, bo naprawdę bread jest fantastyczny. Pięknie owocowy, pięknie uleżany, 2 lata w beczce drewnianej. Chciałoby się powiedzieć, to nie są tanie rzeczy, ale jednak 25 zł trzeba wydać. No na 6 piw po 0,3, no to wychodzi całkiem przyzwoicie. Można zawsze umówić się z rodziną, która lubi słodkie rzeczy i powiedzieć jakoś zbiórka po 3 złote. Zbiórka. Można, można. Jest tylko to tyle na teraz. Dziękujemy.